Oto nowa 85 G-Master, czyli obiektyw, na który wszyscy czekaliśmy już od dawna. Ja nazywam się Maciej Sobołowski, jestem fotografem ślubnym, ambasadorem firmy Sony. 85 mm to jeden z podstawowych obiektywów dla wszystkich fotografów ślubnych. Jest to taka typowa portretówka. Niektórzy lubią 50, niektórzy lubią 85. Mam wrażenie, że więcej jest tych fotografów, którzy uwielbiają właśnie obiektyw 85 mm. To jest druga wersja obiektywu z serii G-Master. Pierwsza, co ciekawe, to był pierwszy G-Master, jaki kiedykolwiek Sony wypuścił. Ta 85 idealnie wpasowuje się w pozostałe obiektywy z serii G-Master, czyli stałki, które już znamy od kilku lat, 24-1.4, 51-2, 51-4, 35-1.4. Możemy mieć wszystkie obiektywy z tej najnowszej serii G-Master. Zobaczcie sobie na zdjęcia, które wykonaliśmy tym obiektywem tutaj dzisiaj. Jest to dużo mniejsza konstrukcja, ale ostrzejsza oraz szybsza. Autofokus tego obiektywu jest niesamowicie szybki. Ja korzystam z aparatu A9 Mark III i przy 120 klatkach na sekundę w zasadzie każde zdjęcie mam ostre, nawet w dynamicznych scenach, gdzie tak jak tutaj mamy parę, która idzie do mnie, tam obracają się, kręcą, bawimy się. No oczywiście tutaj dzięki systemowi autofokus, czyli śledzeniu oka, mamy pewność, że każde zdjęcie jest idealnie ostre w punkt. Fotografowanie z odległości, fotografowanie z bliska, autofokus działa wyśmienicie, bardzo szybko oraz bardzo cicho, co zapewniają silniki liniowe w tym obiektywie. Takiej ogniskowej jak 85 mm, przysłona f1.4 daje nam możliwość pracy z niesamowicie płytką głębią ostrości. Mamy piękne przejście jakby z tej ostrości w nieostrość. Obiektyw tam w miejscu, w którym ostrzymy, jest ostry jak brzytwa, natomiast to przejście jest bardzo gładziutkie, więc bardzo szybko w takich sytuacjach portretowych możemy mieć idealnie ostre oczy, natomiast cała reszta może nam się rozmywać w sposób niesamowicie płynny i gładki. Dlaczego 85 to idealny obiektyw portretowy? No po pierwsze nie mamy żadnych zniekształceń. Tutaj nie mamy tego zniekształcenia perspektywy, która tyczy się wszelkich szerokokątnych obiektywów. A jak odsuniemy się dalej, przy użyciu przysłony f1.4 mamy możliwość ujęcia całej sylwetki z jednoczesnym pięknym rozmyciem tła. No i pamiętajmy, płytka głębia ostrości to nie tylko to rozmycie, które jest jakby za osobą czy obiektem, który fotografujemy, ale również ten pierwszy plan, czyli tak jak tutaj w tej scenerii, te wszystkie kwiatki, ta cała dekoracja na stołach, która przepięknie rozmywa się przed parą, która fotografuje, jak i za parą, która fotografuje. Mamy tą parę otoczoną w zasadzie tą dekoracją, tymi kwiatami i tymi elementami wokół. Kolory, kontrast, ostrość, wszystko co potrzeba ten obiektyw ma. Jest skonstruowany tak jak każdy obiektyw serii G-Master, czyli mamy tutaj uszczelnianą całkowicie konstrukcję, czy w deszczu, czy w śniegu, czy w słońcu, czy w cieple, czy w zimnie, te obiektywy idealnie się sprawdzają. No i oczywiście ten obiektyw jest dużo mniejszy oraz lżejszy niż wersja pierwsza. Z racji tego, że sam bardzo dużo podróżuję, waga ma dla mnie ogromne znaczenie, dlatego zawsze fotografuję obiektywami stałoogniskowymi i wolę małe stałki niż duże zoomy. Sprawdzi się w zasadzie w każdej dziedzinie fotografii, gdzie fotografujemy ludzi, gdzie fotografujemy osoby, pary, tak jak ja w fotografii ślubnej, fotografii portretowej, fotografii studyjnej, a wydaje mi się właściwie, że i nawet fotografii sportowej czy reportażowej 85 w torbie fotografa powinna się znaleźć.